Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku Polska vs FC24. Dzisiaj zagramy sobie Polska vs Estonia, chciałbym rzec, no bo jednak będziemy grali z nimi w barażach wyjście, no ale niestety Estonii w FC24 nie dodali. Więc sprawdziłem sobie ranking FIFA i mówię tak, dobra, Estonia jest na 118 miejscu i leciałem po kolei i patrzę, 103 bodajże, jest Nowa Zelandia, mówię okej, czyli powinni teoretycznie grać na podobnym poziomie i stwierdziłem, zrobimy sobie mecz Polska versus Nowa Zelandia, słuchajcie, także jesteśmy. I teraz tak, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem, to mamy formację 4-1-2-1-2, wąsko. Oprócz tego mamy na ataku Buksę i Świderskiego, Szymańskiego na SPO, Wieteska i Ślisz na środku. No takie ciekawe rozwiązanie z Wieteską swoją drogą. Szymański na SPD-ku. No i w obronie Zalewski, Kiwior, Bednarek i Frankowski. Jeszcze zastanawiałem się ewentualnie, żeby zrobić tutaj małą podmiankę. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie już bezpośrednio w meczu. Ewentualnie może Frankowskiego bym przerzucił na tą stronę. Zaleskiego bym zrobił na Wieteskę i tu Kędziorę. O, może w ten sposób. Może w ten sposób. No, na ławce w razie czego mamy Milika, mamy Grosickiego, mamy Zielińskiego, mamy Lewandowskiego, mamy też Wszołkę, ewentualnie Wieteskę. Zobaczymy, co z tego będzie. No i co, słuchajcie, lecimy, nie? Lecimy, nie ma to tamto. Jeszcze tak dla przypomnienia, słuchajcie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarza, bo to zwiększa zasięg filmu. No i zachęcam do wspierania kanału, jak wam się podoba to, co robimy, no bo jednak jest to już chyba z 15 odcinek tej serii. Także zachęcam też do obejrzenia wszystkich, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A tymczasem, moi drodzy, zaczynamy tą jakże nierówną walkę. Walkę z czasem i ze swoją psychiką, można by rzec. No bo zobaczymy, co to z tego będzie. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja sobie słuchawki muszę troszkę ściszyć, mam za głośno. Wow, oni już zaczynają, proszę bardzo. Dobra, ale dobre rozegranie mają w teamie. Szymański na spokojnie do Ślisza. Ślisz będzie się zastanawiał, co z tym zrobić i wysuwa do Świderskiego. Świderski do środka, do Szymańskiego. Szymański w pole karne, Szymański z Buksą. Buksa i gol! No i mamy pierwszą bramkę, słuchajcie. Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. No jestem ciekaw, jak to się zakończy. Ale no cóż, trzecia minuta, słuchajcie, trzecia minuta. Teraz tylko nie dać ponieść się emocjom i to wygrać, no bo nie ma się co podpalać też, prawda? Na spokojnie, Wood, już tutaj Nowa Zelandia będzie próbowała. Nkowat, dobra, Szymański, na spokojnie, Szymański, na spokojnie. Ze swoim bratem, wujkiem czy tam dziadkiem, bo w sumie nie wiem, kto to dla ciebie jest. I Frankowski. Frankowski, odegranie do Świderskiego, Świderski do Buksy, Buksa i jeszcze do Zalewskiego, Zalewski i nic z tego. Ale dobry pomysł przynajmniej. Dobry pomysł, tylko wykonanie troszeczkę gorzej. Asysta byłaby dobra, asysta byłaby solidna, bym powiedział. Oj, oj, oj. Nie możemy tak dać się rozbiegać, już mamy tam prawą flankę wolną i widzę, że Nowa Zelandia to wykorzystuje. Oj, 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 oj. No, panowie, ale to trzeba w tej obronie troszeczkę bardziej zdecydowanie grać. Dobry blok Bednarka. Bednarek do boku, do Frankowskiego. Frankowski już będzie wyprowadzał akcję. Frankowski zagrywa na spokojnie do środka, do Ślisza. Ślisz! O kurna! Co oni robią z tej Nowej Zelandii? Takie mocne wślizgi? Ja rozumiem, dupa się pali, bo to 1-0. Ale spokojnie, spokojnie. Wszystko przed tobą, kolego. Ślisz, rozegranie do Frankowskiego. Frankowski znowu będzie tworzył akcję. Frankowski na spokojnie do Świderskiego. Świderski jeszcze zagranie do Szymańskiego. Szymański jeszcze do Buksy. Buksa. Buksa, ale o Jezus. Trochę zdrewnianił. Zdrewnianił? Trochę zdrewnił, może tak bardziej. Oj, oj, oj. Niebezpieczna ta akcja. Trzeba bronić, ale nie tak, że nasi wbiegają na siebie. No panowie, trochę bez sensu to by było. Oj, Saint. O, jak dobrze, Wojtek, że to bronisz. A tymczasem zaczynamy z rzutu rożnego. Czy w sumie nie my, tylko Nowa Zelandia. Na spokojnie, dobrze, Świderski przy piłce. Świderski będzie rozpoczynał ten atak. Nie ma do kogo zagrać, przegrywał na drugą stronę do Frankowskiego. Frankowski, dobre przyjęcie, Frankowski. Ale on musi mieć z kim zagrać, Frankowski. Jeszcze obrót, tak jest. Na spokojnie, do Szymańskiego, Szymański. Jeszcze z Buksą, Buksa. Ale na spalonym chyba był, tak swoją drogą.
Oj, tak, tak, tak myślałem właśnie. No minimalnie, minimalnie, tam chyba kolano, co? Palce u rąk! Palce u rąk! Czy tam w zasadzie głowa, bo nie pamiętam, czy nie liczyła się głowa, czy ręce, jedno z dwóch. Przypomnijcie mi, jak wiecie. Jak ktoś się zna na przepisach, to niech przypomni. Bo jak ja odchodziłem z sędziowania, to był akurat czas, kiedy ten przepis wchodził, więc... Więc w sumie mogę nie pamiętać, a raczej nie wiedzieć tego, nie? Znaczy wiedzieć, to wiem, że coś takiego jest, ale nie pamiętam. Dobra, na spokojnie teraz, bo tu... Kurna, taka sytuacja, ja sobie gadam, jak gdyby nigdy nic. Dobrze, Szymański, na spokojnie, szczęsny. Jeszcze na krótko, dobrze, do Bednarka, Bednarek. Do boku, do Frankowskiego, no nie, przepraszam, do Ślisza. Ślisz, on nie ma z kim grać. Ślisz! Do Świderskiego, Świderski, rozbiega się, Świderski. Jeszcze z Buksą, Buksa, z Szymańskim, Szymański! Prosto w ręce bramkarza. Kurna, no nie możemy tak grać, no żeby prosto w łapy mu walił. Oj, 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 no ale... Kurna, panowie, ale to jakąś asekurację trzeba tam zagrać. Oj, oj, Zalewski, ciężko, ciężko. Zalewski wydaje mi się, że jeszcze nie gotowy na te nasze podboje reprezentacyjne, chociaż... Dobrze, dobrze, Wojtek, dobrze, dobrze. Spokojności, spokojności, Wojciech, tak jest. Szymański z opaską kapitana swoją drogą, to jest też ciekawe. Oj, 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 kurna, no i gadam, widzicie, i wbiegam w ludzi, no. Dobrze, jeszcze, oj, kurna, Boksal nas tu zablokował. No, Tulioma, no ale panowie, no to trzeba by było. Oj, Gerber tu kurna gra, a ja go wpierdolać muszę z drużyny na tym, na karierze menadżera. To już wiem, czemu on tak słabo gra. Dobra, a tymczasem Buksa. No i beznadziejna ta strata. Beznadziejna ta strata. Na spokojnie, na spokojnie. Pianker, no kurna, dwóch biegło i Pianker był szybszy, no. Tam Jenić. Oj, dobrze Zalewski, dobrze, dobrze. Tak jest, trzeba to wyprowadzać teraz. Dobrze, do Buksy. Co ten Buksa teraz zrobił? Halo Buksa, co ty robisz? No i panowie, panowie, ale no nie możemy tak dać, nie możemy tak dać, no na spokojnie, no. Na spokojnie, Łód, jeszcze przesunięty, dobrze Bednarek dupskiem zablokował ten strzał. O, i teraz dobre odegranie do Szymańskiego, Szymański, Szymański, jeszcze ze Świderskim, Świderski, Świderski! Co to był za faul? Oj, dobrze, cacate, cacate, już nie cycate, żegnamy! Bierzesz czerwoną i wypierdalasz z drużyny, znaczy z boiska. Jakiś dobry sędzia się w końcu trafił. No ale taki chamski faul na Świderskim? No wiesz pan co? No wiesz pan co? I od razu zmianę widzę robią. Dobra, i teraz tylko trafić, słuchajcie. Tylko czy mamy kogoś lepszego niż Frankowskiego do tego? Szymański. O kurna. Jak tak patrzę, to ciężko będzie strzelić. Może byśmy sobie zrobili jakąś zmianę taktyczną pod wykonanie. Tylko kogo? Tylko kogo, nie? Rzut wolny 85. Kurde, Roberta by trzeba było wprowadzić. A jak on jest prawo czy lewonożny? Bo tu by się przydał ktoś lewonożny, prawonożny. Lewonożny jest Milik. Kurna. No tylko boję się, że zemści się to na mnie. W sensie wiecie, że ja wprowadzę Milika za Buksę na przykład. Buksa by strzelał bramki, Milik nie będzie strzelał. No dobra, trudno, spróbujemy. No co ma być, to będzie. Zmiana teraz w ekipie Polaków. Dobra, Milik, chodź tu. Milik, tylko ty musisz to trafić, bo ja cię wziąłem tu tylko po ten rzut wolny, stary. 23 minuta meczu. Nie 23 minuta meczu, tylko 23 metry, co ja mówię? Dobra, na spokojnie. Arkadiusz Milik i... Brawo! No brawo, no o to właśnie chodzi w wykonaniu rzutów wolnych. O to chodzi. 100% brameczka. Brawo, Arek, brawo! Kurna, co przyładował. Patrzcie, szansa na gola 0,19. I tak ładnie załadował to w okienko. No podoba mi się to, podoba mi się to. Gdyby Milik tak zawsze strzelał, a nie tylko w FC-ku. No ale no cóż, no jest jak jest, prawda? A tymczasem mamy 2-0, więc może coś z tego jeszcze będzie ciekawszego. No,
Tak, 4-0, jakby się ten mecz skończył, to byłbym bardzo zadowolony. Bo to by pokazywało, że na takie słabsze mecze można by było podnosić poziom. W sensie brać na przykład na tego, na legendarny. Więc już mi się, widzicie, zaciął mi się aparat mowy, kurwa! Puść to, Pilinaker! Oddaj tę piłkę, chamie. Dawaj tym Milikiem. No dawaj, 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 podjeżdżaj to. No on się musi pogubić, no. No dobra, dobra, dobra. No i... O Jezus, ja się pogubię zaraz tu. No na spokojnie, no na spokojnie. O kurwa, no nie, mówiłem, że ja się pogubię zaraz. Oj, jak dobrze. Oj, jak dobrze, że to nie wpadło. No, kurna, pożałowałbym tego. A tyle, co powiedziałem, że się pogubiłem. I patrzcie, i faktycznie się, kurwa, pogubiłem. Ajajaj. No ale dobra, 2-0 pierwsza połowa. A jak w statystykach z ciekawości? 2-1 powinno być. No właśnie, ta ostatnia sytuacja trochę przesądziła, nie? Dobrze, na spokojnie. Szymański do Zalewskiego. Zalewski. No ale on nie ma z kim grać, słuchajcie. No on nie ma z kim grać. No to co ma zrobić? Zalewski do Kędziory. Kędziora do Zalewskiego. Zalewski jeszcze do Świderskiego. Świderski. No i co tu się wydarzyło? Jak on stracił tą piłkę? Jak on stracił tą piłkę? Ja rozumiem, że ja mrugnąłem, ale to był chyba za krótki czas, żeby stracić piłkę od razu. O Jezu, znowu zrobiłem to samo. Znowu zrobiłem to samo i beznadziejna strata i znowu sytuacja! O, jak dobrze, że ten Łód jest tak, kurwa, słaby, nie? Bo gdyby nie to, to mielibyśmy 2-2. Że Frankowski do Ślisza, Ślisz do środka, do Świderskiego, Świderski jeszcze do boku, do Zalewskiego, Zalewski do Kędziory, Kędziora! Kędziora, przepraszam, czy ty, przepraszam, się uczysz od Arka Milika strzelać, czy o co chodzi? Czy o co tu chodzi? No bo jak się uczysz od Arka, to ja rozumiem, że to może nie wychodzić, nie? Chociaż w tym meczu Arek strzelił dobrą bramkę. Chociaż to tylko z rzutu wolnego, co prawda, no ale nadal, nie? Dobra, Ślisz. Będzie przerzuta na drugą stronę, dobrze, do Kędziory, Kędziora. Jest z Zalewskim, Zalewski. Do środka, do Świderskiego, Świderski z Milikiem, Milik strzał! Ale obronione, Krokombre. I mamy rzut rożny, moi drodzy, mamy rzut rożny. To już Frankowski przy wykonaniu będzie wrzuca na Kiwiora, Kiwior! Ale nad bramką, no niestety. Szkoda, szkoda, dobra sytuacja, dobra wrzuta była. A tymczasem rozpoczyna Nowa Zelandia od bramki. I już tu Bednarek będzie próbował wybić to. Dobrze, prawidłowo. Tak jest, Milik. Milik, on nie ma za bardzo z kim grać, co zresztą widać. Szymański ze Śliszem, Ślisz z Szymańskim. Szymański jeszcze do środka, do Milika, ale to nie dochodzi niestety. No i Kirwan, tutaj już Szymański obok, ale nic z tego. A będą próbować Kirwana tu. Oj, wysunięcie do Uda. Łód i Kiwior. Kiwior mocniejszy, dobrze. Jeszcze Frankowski będzie wyprowadzał teraz akcję. On nie ma za bardzo do kogo zagrać, będzie przegrywał na drugą stronę, do Kędziory. Kędziora przyjmuje, ale muszę przyznać, że Kędziora naprawdę dobrze przyjęcie ma. Że nie gra takiego drewna jak na przykład Lewandowski ostatnio. Świderski z Milikiem, Milik! Kurna no! Frankowski wrzuca! Wrzuca na Kiwiora, Kiwior! Cóż, zaliczmy tę główkę do statystyki strzałów, ale nie w światło bramki, więc... No było dobrze, no. O ile to się minęło? Kurwa, no trochę się minęło. Ale sama próba, myślę, że warta jakby podziwu, nie? Że tak można powiedzieć, że dobra próba. No bo tak poza tym, no to co my możemy? To co my możemy? O, jakie zagrania piętką tutaj Nowozelandczycy robią. Proszę bardzo, no tego to ja się nie spodziewałem. A tymczasem rozpoczęcie środkiem tu. Oj, do Gerbera, Gerber! Jezus, dobrze Wojciech, że ty tam byłeś. Dobrze Wojciech. Tak jest. A Frankowski, rozegranie ze Śliszem, Ślisz ze Świderskim, Świderski jeszcze próbował tam do Milika zagrać, a nic z tego. A tymczasem wyprowadzają Nowozelandczycy znowu atak. Trzeba uważać, dobre przejęcie Zalewskiego. Zalewski do Milika. Milik. Beznadziejne to podanie.
No trudno. A tymczasem znowu Nowa Zelandia, teraz w kontrze. Próbują rozgrywać naszych. Ale nasi tutaj, no nie mogą się tak dawać, no nie mogą się tak dawać. Bardzo dobrze, Zalewski. Z Milikiem, Milik, no nie ma z kim zagrać, Milik ze Świderskim. Świderski będzie obracał to, dobrze, do Ślisza. Ślisz jeszcze próbował do Milika, ale zablokowany. Dobre, Ślisz Krzymański. Dobrze zablokował piłkę, ale to wszystko w sumie, jeśli o to chodzi. Dobrze, no na spokojnie, no tu trzeba, musicie zagrać, musicie podbiec. Coś spróbować. Oj, 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 Frankowski z Saintem, dobrze, dobrze Frankowski. Kiwior, Szymański, Zalewski. Będzie próbował, ale na razie nie ma z kim. Do Świderskiego, Świderski jeszcze z Milikiem, ale nie dochodzi to podanie. Dobrze, na spokojnie, Ślisz z Szymański. Z Zalewskim, Zalewski strzela! Ale petarda! No to był naprawdę dobry strzał. To był naprawdę dobry strzał. I że bramkarz to obronił, no. Naprawdę, naprawdę dobrze. Ale słuchajcie, 75. minuta. Najwyższa pora na zmiany, więc może wprowadzimy Lewandowskiego. Zielińskiego za Zalewskiego. Za Szymańskiego wejdzie... Wszołek. Grosicki za drugiego Szymańskiego. Zamienimy ich miejscami może. Może jakbyśmy tak zrobili. I tak zrobili. I Kędziorę by się przydało jeszcze ściągnąć też. Bo zastanawiam się za kogo. Kurna, jest problem. Bo w sumie Bednarek też jest na tyle zmęczony. Ojej, dobra, może tak. Może za Kiwiora. Na bok. I Kędziora za Wieteskę. O kurwa, nie mam już zmian. No tak, bo w sumie wprowadziłem całą piątkę na atak. Oj, oj, oj. No brakuje mi dwóch zmian, słuchajcie, tak realnie. Szkoda. No trudno. No to zagramy takimi zmęczonymi obrońcami. Zobaczymy, co to z tego będzie, nie? Zobaczymy. A tymczasem. Wrzut z rogu i podchodzi Frankowski. Będzie wrzucał. Lewandowski już tam czeka, ale nic z tego. A tymczasem Zieliński z Kiwiorem. Kiwior! Ale załadował w poprzeczkę. Ale załadował to w poprzeczkę. No tyle nieszczęścia w tym kurna farcie tak naprawdę. Bo że to doszło do naszego zawodnika, to i tak był plus. Oj, no ale tu trzeba przejąć, panowie. Albo to jakoś uspokoić, bo póki co jest bardzo, można by było powiedzieć, że ostro. A tymczasem, no nie wiem, ten Lewandowski to po prostu tragedia, nie, ostatnio. Swoją drogą widziałem, co mu w La Lidze robią i powiem wam, że jestem pod wrażeniem, nie? Jestem pod wrażeniem, co tam się dzieje. La Liga MMA. Oj, oj, oj! Ale głupia strata. I wszystko przez tą rozkminę Lewandowskim, no. Kurna, wszystko przez tego lewego. No dobra, trzeba to zagrać. Lewandowski z Milikiem, Milik. O kurwa! O kurwa! Co ty zrobiłeś Milikowi, chłopie? Chcesz go zabić? No tu się, panie sędzio, żółta kartka należy, no. No, brawo! Brawo, Stamenić żółtą kartką za to. No ale no przejechał tu Milika. No dość mocno. Dość mocno, można by było się nawet do czerwień pokusić, szczerze mówiąc. A tymczasem Grosicki z daleka! Co było? Co tam było? Piłka po ręce przeleciała obrońcy? Chyba tak, słuchajcie, ona się musiała odbić gdzieś. Ona się musiała gdzieś odbić. A tymczasem druga taka sytuacja. I znowu Arek Milik podchodzi do wykonania tego rzutu rożnego, wolnego. Jezu, czemu rożnego? Co ja mówię w ogóle? A tymczasem Arek Milik do rzutu wolnego, tym razem 21 metrów. Więc trzeba uważać, żeby nie przestrzelić. Arek Milik będzie strzelał i... Poprzeczka! I jeszcze dobija! Ale nic z tego, kurna! O milimetr za mocno ten strzał. O milimetr! Dosłownie o milimetr za mocny ten strzał. Dobra, na krótko, do Lewandowskiego. A nie, przepraszam, do Zielińskiego. Zieliński wrzuca! Milik! Ale nie dobiegł. Nie dobiegł, no. Na spokojnie, Grosik głową. Ale nie ma z kim. Czy nie ma do kogo w zasadzie.
Oj, oj, łód. Dobre przejęcie, Bednarek. Wszołek. Jeszcze wszołek. Wszołek do Lewandowskiego. Lewandowski! Mamy 3-1. Brawo! Brawo, Lewy! Brawo! W końcu coś pokazałeś w tej reprezentacji. W końcu! No! Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie. A tymczasem, może jeszcze jedną bramkę. Może jeszcze jedną, no na 4-1. Coś by się przydało tu jeszcze pokminić. Oj, oj, oj. Lewis. Luis. Lewis. Zależy jak kto patrzy, jak czyta. A tymczasem, Gerber jeszcze. Kurna, ten Gerber mnie prześladuje. Najpierw tutaj. Znaczy, najpierw w karierze menadżera. Teraz tutaj. No chłop mnie po prostu prześladuje, no. A na spokojnie, do Wszołka. Wszołek jeszcze wypuszcza do lewego, ale... Unboxal był szybszy. Oj, 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 ale prawie żółtą kartkę zrobiłem. Niepotrzebnie Kędziorat tak zbiegasz do tyłu. Tu byłby spalony. Dobrze, na spokojnie, Kędziora. Zagranie do Wszołka, Wszołek. Wszołek, ale on musi mieć z kim grać. Ło, co? Co tu się stało, że ta gra tak przyspieszyła? Co tu się stało, że ta gra tak przyspieszyła nagle? WTF w ogóle. No ale słuchajcie, wygrywamy 3-1. I tym samym, w związku z tym, że jednak jest to prognoza, co prawda nie z Nową Zelandią, ale z Estonią awansowalibyśmy. Z baraży, więc to bardzo dobry motyw. 5-1 powinienem wygrać, albo 5-2 w sumie, zależy jakby patrzył na to. Całkiem nieźle. Dobra skuteczność dryblingów, dobra dokładność podań, więc tutaj naprawdę się poprawiłem, bo tak widzę, że w każdym meczu ta dokładność podań jest na prawie 90, więc naprawdę coraz lepiej mi to wychodzi. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał. No i zachęcam do wspierania, będzie mi to na pewno pomagało w tworzeniu nowych filmów. Dzięki, na razie, do następnego, no i cześć!